Onet24, Iwona Kutyna, zapraszam. 3 miesiące aresztu dla mężczyzny podejrzanego o atak na profesora UW. Mężczyzna został zatrzymany w poniedziałek. Prokuratura postawiła mu zarzut naruszenia czynności narządu ciała trwającego nie dłużej niż 7 dni. Grozi za to grzywna, ograniczenie wolności albo do 2 lat więzienia. Do ataku doszło we wrześniu, gdy profesor rozmawiał po niemiecku z kolegą z Uniwersytetu w Jenie. Naukowiec został ranny w głowę, sprawę sam zgłosił policji. Tanie mieszkania na wynajem, a później na własność. Rusza program Mieszkanie Plus. W jego ramach budowa lokali najpierw ruszy głównie na Górnym Śląsku. Średni koszt wynajmu ma wynieść od 10 do 20 zł za metr kwadratowy. Oferta obejmie Polaków, którzy są zbyt zamożni na skorzystanie z mieszkań czynszowych, ale zbyt biedni na skorzystanie z oferty deweloperów. Pierwsi lokatorzy dostaną klucze w połowie 2019 roku. 25 lat więzienia dla Janusza T., pseudonim Krakowiak, dożywocie dla egzekutora grupy Zdzisława E., pseudonim Zdzicho, 25 lat dla byłego szefa mafii szczecińskiej Marka M., pseudonim Oczko. To wyroki w głównym procesie gangu Krakowiaka. Był to już drugi proces w tej sprawie, odpowiadało w nim 11 osób. Część poprzedniego wyroku uchylił sąd apelacyjny w Katowicach, nakazując powtórzenie procesu przez sąd okręgowy. Dzisiaj sąd skazał Krakowiaka m.in. za kierowanie w latach 90. związkiem przestępczym o charakterze zbrojnym, zlecanie zabójstw i rozboju z bronią oraz produkcji i handlu narkotykami. Pod hasłem Polska bastionem Europy 11 listopada w Warszawie odbędzie się Marsz Niepodległości organizowany przez środowiska narodowców. Organizatorzy złożyli odpowiednie dokumenty w ratuszu. Marsz rozpocznie się o 14 przy rondzie Dmowskiego. Uczestnicy przejdą alejami jerozolimskimi, mostem Poniatowskiego, na błonia Stadionu Narodowego. Organizatorzy zaprosili na marsz prezydenta Andrzeja Dudę, ale do tej pory nie otrzymali oficjalnej odpowiedzi z kancelarii prezydenta. Na 11 listopada manifestację zapowiedział również Komitet Obrony Demokracji. Onet24, teraz to wszystko. Do zobaczenia.